Tradycyjnie na początku roku mieszkańcy Wężysk uczestniczą w turnieju tenisa stołowego. Impreza doczekała się już 11 edycji. W sportowe szranki jednego dnia stanęły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. W kolejnym dniu rywalizowała młodzież szkół średnich i dorośli. Turniej, zdaniem organizatorów, cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wzięło w nim udział 51 osób. Na przykład wczoraj, bo ja mamy tu turniej dwudniowy. Jednego dnia sobota, to jest szkoła podstawowa dziewczynek, chłopców i gimnazjum dziewczynek i chłopców. Wczoraj miałem rekordową liczbę dzieci. Dużo było, dlatego ten turniej wczoraj się przeciągnął do godzin późnych. Dzisiaj mamy drugi dzień turnieju, to jest już szkoły średnie i młodzież starsza. W turnieju brali udział amatorzy, ale także osoby, które w tenisa stołowego grają na co dzień. Szymon Łopatkiewicz, zwycięzca w kategorii gimnazjum chłopców, zainteresował się tą dyscypliną sportów z nudów. Zostaję mistrzem już chyba czwarty rok z rzędu. Trenuję prawie od 6 lat. No, interesuje mnie ping-pong po prostu. Mistrzem Wężysk został Grzegorz Kobita. Drugie miejsce zajął Łukasz Kasowski, a trzecie Jacek Kasperaszek. W każdej grupie biegowej wychodzi dwóch najlepszych zawodników i gramy albo za tydzień, albo za dwa tygodnie o mistrzostwo Sołec, Czarnobyl Wężyska. I w tym roku te mistrzostwa odbywają się w Czarnowie. Czarnobyl będzie gospodarzem. Tradycyjnie również najlepsi gracze Wężysk spotkają się w kolejnym turnieju z reprezentantami Czarnowa. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują pojedynku pomiędzy sołtysami obu wsi.